Witajcie, to ja, Wojtek Pietraszek. Chciałem poruszyć ważny aspekt, jeśli chodzi o kupowanie gitary no, dla siebie. Jeśli jesteś rodzicem, to kupowanie gitary dla twojego dziecka. Kupowanie gitary używanej to jest według mnie taki troszeczkę ryzykowny, można powiedzieć, zakup, no bo można w ten sposób podejść: no dobra, jak ktoś sprzedaje gitarę, to pewnie jest uszkodzona, albo nie wiem, i źle brzmi, albo po prostu, nie wiem, robaki ma w środku, albo co innego. Jednak jak życie pokazuje, jak życie i pewien duży portal związany ze sprzedażą instrumentów i różnych innych, oczywiście miliarda różnych innych urządzeń, życie pokazuje, że takie instrumenty są warte zwrócenia na nie uwagi. Tak, zwrócenia uwagi, ponieważ jeśli chodzi akurat o ten segment gitar, już nie mówię o wzmacniaczach gitarowych, tu jest sam segment gitar, same gitarki, same urządzenia do grania. No cóż właściwie w takiej gitarze z biegiem czasu może się stać, jeśli nie zegnie się gryf nam zupełnie w pół, albo nie powygina się w sposób spiralny naokoło, albo jeśli nie wypadają przetworniki, to taka gitara jest zdatna do grania. Oczywiście jakieś wyregulowanie tutaj wchodzi w grę. Jeśli kupimy gitarę, która jest nawet troszeczkę rozregulowana, troszeczkę ma za wysoko struny, troszeczkę może gdzieś brzęczy na progach, zawsze co da się wyeliminować, chyba że to jest faktycznie jakiś poważny błąd konstrukcyjny, który ewidentnie jakoś się rzuca w oczy. Więc myślę, że warto, żeby rozpatrzeć zakup gitary używanej. Choćby dlatego, że na przykład jeśli kupujemy gitarę nową za 1500 zł, to gitara używana będzie kosztowała na przykład 1000 lub mniej. Więc pomyślcie też w ten sposób, że jednak jakiś tam spory procent wartości jest tańsza ta gitara, a porównując ją z jakąś taką gitarą, która jest nowa w sklepie, to można uzyskać faktycznie całkiem niezły zakup, całkiem niezłą, można powiedzieć, proporcję ceny do jakości. A zauważcie, że dużo jest też firm, które sprzedają gitary używane z wieloletnim stażem, że tak można powiedzieć. No, jak widziałem, jedna z firm sprzedaje gitary japońskie, które są z lat 80. No i te gitary sprzedaje nawet za 2000, 1500 czy więcej. Dokładnie akurat trudno mi to sprecyzować, dawno patrzyłem na to. Jednak to jest naprawdę też dobra opcja. Ja na przykład tą gitarę Flame AXG7 też kupiłem używaną, zanim jeszcze w ogóle zacząłem uczyć grać na gitarze, z tego co pamiętam. Zanim w ogóle miałem sklep, więc akurat wtedy szukałem również gitary używanej i naprawdę nie zawiodłem się. Oczywiście kwestia jest taka, że na przykład nówka ta gitara, czy seryjnie montowana, to miała przetworniki jakieś tam chińskie zamontowane, więc to dodatkowy, można powiedzieć, był zakup do kupienia przetwornika, czyli tego magnesu, prawda? To był dodatkowy jakby koszt, jednak jak już się znam, to wtedy wiem, co wymienić. Jak się nie znam, to gram na tym, co jest. Więc właściwie taka gitarka kosztuje 1600 zł, czy kosztowała, jak była produkowana. Ja ją kupiłem za 900 zł, więc no można powiedzieć 700 zł taniej. To zawsze jest jakiś dobry, można powiedzieć, trafiony zakup. Więc dzieciaki, rodzice, pomyślcie o gitarach używanych. Oczywiście nie zachęcam tutaj tak stuprocentowo, żeby kupować tylko i wyłącznie używane, bo to będzie coś superowego. Jednak zawsze jest taka opcja i tu nie ma jakichś takich przeciwwskazań do kupowania używanej gitary. Oczywiście najlepiej sobie ją obejrzeć przed graniem, więc no, nawet jeśli się nie znamy, to warto byłoby ją zobaczyć. Chociażby
z drugiej strony można powiedzieć, że te zdjęcia, które już na Allegro są wstawione, jeśli sprzedawca jest uczciwy, to dokładnie powie, co z tą gitarą jest nie tak, bo i tak wyjdzie w praniu, jeśli ją dostaniemy, a coś z nią będzie nie tak. Ale jeśli mamy możliwość, to sobie spróbujmy ograć na miejscu, zobaczymy, jak ta gitara się trzyma. To jest też istotne, prawda? Jak tą gitareczkę się trzyma i jak się na niej gra, więc myślę, że to też będzie pomocne dla każdego, kto nie ma na tyle dużo pieniędzy, żeby kupić sobie gitarkę za 1500. To może kupić tańszą. Popatki.